etap był pogórkowaty, mieliśmy kilka hopek do pokonania, ale nie był aż tak bardzo wymagający. Cały etap był kontrolowany przez drużynę Meteo Van Der Poela, Corendon. Cały czas jechali z przodu, nadawali tempo. My staraliśmy się też jeździć z przodu, pilnować swojego, żeby chłopacy nigdzie nie stracili, żeby nie było żadnych defektów. Na końcowych kilometrach postawiliśmy dzisiaj na Michała. Staraliśmy się mu pomóc jak najbardziej, jak najdłużej, być z przodu. Myślę, że i tak zrobiliśmy dobry wynik. Było trzech zawodników w czołowej 20. W klasyfikacji generalnej nic nie stracił Walter Attila. Także jesteśmy z tego zadowoleni, ponieważ końcówka dzisiaj była bardzo chaotyczna, było bardzo dużo zakrętów, była bardzo niebezpieczna. Jutro mamy bardziej płaski etap, bardziej pod sprinterów typowych, także myślę, że będzie sprint z dużej grupy. Założenia, no zobaczymy jak to wyjdzie, na pewno na kogoś postawimy, mamy kilku dobrych sprinterów i myślę, że to też będzie dobry dla nas etap i powalczymy o jak najlepsze lokaty.